pewnie gdybym nie grał w siatkówkę, to pracowałbym w kopalni. Co innego można robić w Lubinie? Albo prowadzić jakąś swoją działalność, albo pracować w kopalni. No a u nas to było tak, że pracował tato. Nie opowiadał, że jest super w kopalni, bo... No nie jest. Zdarzały się takie sytuacje, że na przykład wracał cały obdzierany do domu. Z jednej strony jest nieciekawy, a z drugiej strony tak naprawdę no, nie ma się za bardzo wyboru. A jak już przywykniesz do tego, to tak naprawdę twoja codzienność. Korytarze. Jak tam zjechałem pierwszy raz, to od razu mi się skojarzyło z tym. Z metrem. Kiedyś taka książka była.